Siemaneczko, z tej strony Mendia. W dzisiejszym odcinku powiem wam o nowym aucie, które wchodzi, a będzie ono rewelacyjne. Więc drodzy widzowie, jeżeli czekacie na nowe auto, chcecie kupić nowe auto i ogólnie wszystko, co tylko możecie, pamiętajcie, zostawcie tu łapeczkę w górę, subika i dzwoneczka. Naprawdę fajnie byście to wszystko napisali i w ogóle jaki możecie napisać komentarz. Jeżeli czekacie na nowe auto, napiszcie auto. Napiszcie w komentarzu hashtag auto, ja wam przypnę serduszko. Więc hashtag auto piszecie, zobaczymy ile będzie takich komentarzy, zobaczymy kto napisze, a ja teraz co? Lecę szybko, pokażę wam gdzie to autko się w ogóle zrespi, jak one się zrespi, pokażę wam co będzie i jak ono wygląda, tak jest, dzisiaj wam pokażę jak to autko wygląda i co z tym autkiem będzie jeszcze, dobra, lecimy. Ja sobie przygotowałem 2 miliony kasy na tą okazję, myślałem, że no w sumie to chyba będzie najlepsze, że 2 miliony kasiutki będzie zebrane. No trzeba dużo mieć na tą okazję. Dobra, trzeba lecieć teraz. Polecimy teraz po helikopter i pokażę wam, gdzie to się w ogóle zrespi, bo to jest bardzo ważne. Więc bierzemy moje autko i pokażę wam małego trika, który możecie sobie sprawdzić. Zobaczcie, tu jest wszystko zalane. Jeżeli ktoś nie widział tego zalanego, chciałby dowiedzieć się więcej o tym, to macie w poprzednim odcinku całą informację o tym update'cie z zalaniem, o wybuchu wulkanu. To na moim kanale możecie poprzedni odcinek po prostu zobaczyć. A teraz okej. Okay. Jejku, myślałem, że jakiś bóg jest, a po prostu ja tak tym gdzie. Myślałem, że coś się stało złego, dobra. Wylatujemy tu poza mapę. Mamy, dobra. I wylecimy tu poza mapę. To jak możecie zauważyć, tutaj jest miejsce na nowe autko, to niebieskie. I to autko się stąd wysunie z dołu, wysunie się do góry. Aż się nie mogę po prostu doczekać, jak to się wysunie. I tu w tym niebieskim będzie nowe auto. Jak będzie wyglądało, to wszystko wam zaraz pokazuję. Poczekajcie, tylko wylecę stąd. O. A, lecę. Nie. Dobra. A, nie mogę. Dobra. Nie zginęłem, dobra. Jejku, się przestraszyłem, że zginę. Okej. Okay. I tu to autko się pojawi. Tu się pojawi to autko, znowu tutaj ten. Tu będzie to autko pojawione. Tylko ja jeszcze ciekawe, czy chyba mogę. Mogę chyba wejść. Tu w tym wulkanie one się na górze tego pojawi. I tu będzie to autko. Ojejku. Dobra, lecimy tutaj. Jak one będzie wyglądało? Na początku może kilka informacji odnośnie tego auta. Nie jesteście ciekawi. Więc wchodzimy, mamy pierwsze informacje. Kup raz, zachowaj na zawsze. Czyli tak jak wiesz, kształt, kupujemy raz, mamy je na zawsze. Ale dlaczego w sumie, kurczę, mówią, że kup raz, masz je na zawsze? Dlatego, że to autko będzie tylko na jakiś czas do kupienia, a później zniknie. I co mamy dalej? Ten pojazd może powrócić w przyszłości. Czyli zobaczcie. Czyli... I będzie to jeden z najszybszych w grze. I teraz taka informacja. Czemu może powrócić w przyszłości? Ponieważ pojazd pojawi się może na tydzień i zniknie. Więc siedźcie szybciutko do... Jak najszybciej więcej możecie. Siedźcie, zarabiajcie, bo to jest bardzo ważne. Bo no, trzeba go kupić. Jak tylko wyjdzie, trzeba go kupić. No inaczej nie będzie szansy go wtedy kupić i zniknie. Już go więcej nie kupicie. Więc ja dzisiaj siedzę, otwieram skrzyneczki. No bo muszę ten pojazd kupić. I wszystko nawet jak będzie kosztował 2 miliony, 2,5, 3, 4, 5 milionów. Będę musiał to wszystko mimo wszystko zdobyć. I otworzyć te skrzyneczki, żeby go kupić, nawet jak będzie 2,5 miliona kosztował, żeby go po prostu mieć. No i trzeba będzie po prostu mieć. I będzie z najszybszych pojazdów w grze. Czyli Bugatti, Torpedo, no po prostu tutaj się kłaniają. No po prostu będzie ten. I tutaj coś o jakiejś takiej mojej reklamie. I tu jeszcze mówią, że będą chcieli wprowadzać więcej prac, które my podeślemy jako community jailbreaka, który gra w jailbreaka. No to w sumie to będzie ciekawe, bo to będziemy więcej prac widzieli, które my będziemy chcieli mieć. Oni będą wprowadzać. No i w końcu, drodzy widzowie, pewnie się nie mogliście doczekać, ale już jest. Teraz zostawcie wszyscy lajkacza i pokazuję wam, jak wygląda to auto. Tutaj macie, zaraz wam powiększę, ale co Asimo o tym pisze? Pracujemy z wami, z społecznością, aby dostać wam nasz najnowszy pojazd. Ogromne powiadomienie od Rally Subi, który wymyślił ten pojazd. To jest Molten, M12 Molten. Wow.
I co jest o niej informacja? Informacja o tym Oltenie. Ten ograniczono czasowy pojazd trafi na Jabbie w naszej następnej aktualizacji i wkrótce potem trafi do sprzedaży. Trafi na krótką sprzedaż, tak jakoś. Trafi na sprzedaż, ale krótko. Na bardzo krótką sprzedaż. Tylko potem też trafi pod sprzedaż i na krótką sprzedaż, czyli możliwe, że będzie 2 tygodnie. No, ciekawe. Więcej informacji wkrótce i sprawdzamy, jak to wygląda. Zobaczcie, ja to 100% kupuję. Kto to kupuje? Piszcie też w komentarzu, czy kupujecie to auto. Jeżeli jesteście teraz, oglądacie, w tym na pewno to oglądacie, piszcie w komentarzu, kto to auto kupuje. Bo ja kupuję, ja to na pewno kupuję. Nie ma mowy, muszę to mieć po prostu, muszę to auto mieć. W środku epicko wygląda. Epicko w środku wygląda. No to takie auto normalnie w realu chciałbym mieć. Kto w ogóle, no wiadomo, że każdy chciałby takie autko w realu nawet mieć. Dobra, chyba lecimy dalej z kolejnym. I mamy tu taki tutaj przy Wulkanie wyjazd. Okej, a czy Wulkan wylewa dalej, czy już nie? Chyba nie. Tutaj w ogóle nie pokazują, bo tam już jest nowe miasto, czyli chyba... A widać w tych screenach nowe miasto? Nie. Nie widać. Tu się nic nie zmieniło, ale tam to nowe miasto będzie. Ono jest tam. Nie wiem, czy tu wylało, czy jeszcze nie. Chyba już nie, bo tutaj jest lawa by była, czyli już usuwają lawę tak szybko. I tu w wodzie, ten tył i te w ogóle zagięcia, to wszystko, no mega mi się to podoba. Jeżeli to też kupujecie, to widzowie napiszcie mi, bo ja powiem wam naprawdę, sam się nie mogę doczekać tego autka i one się pojawi tutaj, zobaczcie w ogóle. Ja zrespię teraz najszybsze auto w grze. To jest to autko. Torpedo. Razem z tym autkiem. Chiron. No ale ten. Bo jest Chiron, Bugatti Veyron. Tak. Chiron jest najszybszy. W ogóle nie widziałem tutaj, żeby było tej lawy. Nie ma tej lawy już. Czyli to zostało naprawione, bo screen został zrobiony gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj został zrobiony screen, czyli lawy już nie ma. Jest bezpiecznie, lawy już nie ma, czyli fajnie. Nie będzie żadnych problemów znowu z lawą w ogóle. I teraz mamy najszybsze autko w grze. Jak zobaczycie, one się mega szybko rozpędza, a tam to będzie no najszybszych aut w grze. Czyli ja się naprawdę nie mogę czekać, jak one się szybko rozpędza. Zobaczcie to, jak to szybko sobie daje radę. Zobaczcie, jak to się rozpędza. No, teraz aktualnie no torpedo mieliśmy najszybsze, wiadomo, że no może być ciężko ze sterowaniem takim autem, ale mam nadzieję, że oni sterowność mega, mega dobrze tam no zrobią, bo no jeżdżenie tym autem, torpedo, jest naprawdę fajne, bo jest szybkie, jest no, prędkość jest no zawrotna po prostu, minus tylko taki, że tego auta, no, że długo się rozpędza do tej prędkości. I dlatego ja też wolę jeździć roasterem, ponieważ on szybko się rozpędza do maksymalnej. Chociaż nie ma tak bardzo maksymalnej jak torpedo. No i co? Jak tylko wyjdzie to auto, kupuję i robimy testy. Testy tego auta, jak bardzo szybkie one jest. I na przykład porównamy z torpedo, porównamy z roasterem, czy to wyprzedzi, czy nie. Jeżeli jest najszybsze, to musi też no, zachować odpowiednie kryteria, czyli musi wygrać wyścigi. Ale wyścigi wiadomo, podajemy naprawdę specjalistom, fachowcom i no tutaj są osoby sprawdzone już do tego. Więc drodzy widzowie, ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. Jak tylko wyjdzie autko, kupuję, nagrywam. Nieważne ile kosztuje, nawet jeżeli trzeba będzie, to się kupi tutaj Robuxy. O nie, albo i nie. Nie, zobaczymy. Zaraz, ja na pewno dam radę jakoś to kupić. Jeżeli będzie za Robuxy, no to niestety. Ale jest za Robuxy, także kupimy. I drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie. Do kolejnego odcinka.